Dzisiaj chcę porozmawiać do siebie o wyglądzie. Czy mój wygląd jest dla mnie, czy dla kogoś? Kiedy ktoś mnie widzi, wygląd nadal jest mój, ale już nie tylko dla mnie. Nie jestem i nigdy nie będę niewidzialna. Trzeba się z tym pogodzić. A widzialna? Jestem nieustannie wystawiona na ocenę. Czy musimy oceniać wszystko, co widzimy? Jak bardzo jesteś ocenna lub ocenny? To znaczy, jak często, świadomie lub nie, dzielisz rzeczy na te, które ci się spodobają i nie podobają i postanawiasz się tym podzielić. Zwrócić uwagę, pochwalić lub skrytykować. A może jednak nie musisz. Wiele zmieniło się w tym, jak mówimy o wyglądzie. Na przykład w miejscach pracy zachęca się, by w ogóle nie komentować wyglądu drugiej osoby. To jasne, że potrzebujemy szczerych komplementów. Lubimy je. Ale kiedy dostaję komplement od osoby, która nie jest mi bardzo bliska, muszę zastanowić się. Jaki masz cel? Czemu to mówisz? Jaki masz w tym interes? Ponieważ nie jest to wcale oczywiste ani przejrzyste. Dlatego czasem mówię. Mój wygląd to moja sprawa. To jak się ubieram, to mój wybór. Porozmawiajmy o czymś innym. Powstrzymaj się od komentowania tego, jeśli o to nie proszę. Dzięki. Świat byłby lepszy, gdybyśmy przestały posługiwać się skrótami i schematami, które są stereotypowe. Ładna dziewczyna pokazująca swoje ciało na pewno nie jest mądra. Rude są wredne. Czerń oznacza emocjonalny chaos. Jestem swoim ciałem. Nakładam na nie faktury, kolory i kształty. Lubię to. Czasem bardziej, czasem mniej. Ale często na podstawie moich decyzji wyciągane są błędne wnioski. Chcesz się podobać, zaczepiasz i prowokujesz. Chcesz się oszpecić. Mówiąc takie rzeczy, nie mówisz o mnie, mówisz o swoich projekcjach, lękach. To nie o mnie, ale o tobie. Nie muszę tego słyszeć, ale ty nie musisz tego mówić. Lepiej powiedzieć do siebie. Lubię, jak wyglądam. Lubię siebie.